W tym odcinku wracamy do opisów elementów elektronicznych. Tym razem omówimy sobie element, który ma naprawdę niezwykłe właściwości. Tym elementem jest dioda tunelowa, ale zanim dowiemy się, czym są jej niezwykłe właściwości, jak zwykle szczypta historii. Pod koniec lat 50. XX wieku japoński fizyk Leo Esaki prowadził badania nad diodami półprzewodnikowymi, a ściślej mówiąc nad złączami półprzewodnikowymi tych diod. Zauważył on, że kiedy złącze takiej diody jest bardzo silnie domieszkowane, to zachowuje się ono dosyć nietypowo. Po przekroczeniu pewnej wartości napięcia przewodzenia, dioda wykazuje ujemną wartość rezystancji dynamicznej. Potem okazało się, że w zasadzie taka właściwość złącza nie była przewidywana przez klasyczną fizykę. Takie zachowanie było wytłumaczalne tylko w oparciu o zjawiska kwantowe. No i w roku 1973 Leo Esaki otrzymał Nagrodę Nobla z fizyki za odkrycie zjawiska tunelowania elektronów w złączu półprzewodnikowym. Jak widać, badania Esakiego odbiły się mocnym echem w dziedzinie fizyki. A także elektroniki, a dioda, która początkowo była nazywana diodą Esakiego, dziś znana jest jako dioda tunelowa. W tym odcinku spróbuję Wam wyjaśnić działanie takiej diody oraz jej zastosowanie. Zacznijmy od faktów i na razie od zwykłej diody półprzewodnikowej i przypomnijmy sobie jej charakterystykę napięciowo-prądową. Tak ona mniej więcej wygląda. Widać, że w zakresie napięcia przewodzenia, czyli po prawej stronie, początkowo prąd w ogóle praktycznie nie rośnie, ale od pewnego progu. Napięcia, prąd wzrasta już szybko. Wiemy też, że wartość tego napięcia progowego no, zależy od rodzaju półprzewodnika. Na przykład dla krzemu jest to napięcie zbliżone do około 6,7 V w zależności od temperatury. Tak zachowuje się normalna dioda półprzewodnikowa. No, ale właściwie dlaczego ona tak się zachowuje? Skąd bierze się to napięcie progowe? Jak wiemy również z filmów na tym kanale, złącze półprzewodnikowe to tak zwany obszar zubożony. To są te dwa paski tutaj w środku, powstające na granicy dwóch obszarów półprzewodnika o różnym typie przewodnictwa. Inaczej mówiąc, powstaje tutaj ładunek przestrzenny dzięki istnieniu pól elektrycznych. Na styku tych dwóch półprzewodników indukuje się pewien obszar pola elektrycznego i powstaje coś w rodzaju bariery napięciowej, bariery potencjału. Ta bariera powstaje w wyniku obsadzenia dziur w półprzewodniku typu P przez nadmiarowe elektrony z półprzewodnika typu N i odwrotnie z kolei elektrony nie biorące udział w wiązaniach walencyjnych półprzewodnika typu N no, uzupełniają dziury w półprzewodniku typu P. Mówiąc inaczej, w tym obszarze po prostu jest mało nośników prądu. No i w przypadku, kiedy nie podajemy napięcia tutaj na zaciski diody, czyli na elektrody nie podajemy żadnego napięcia, panuje tutaj w złączu panuje tak zwany stan równowagi dynamicznej. Ale kiedy przyłożymy do naszego złącza napięcie elektryczne, to sytuacja się zmienia. Jeśli podłączymy diodę w kierunku przewodzenia, to jak wiemy z teorii, przez złącze może przepłynąć prąd elektryczny. Ale napięcie, jak pamiętamy, musi być wyższe niż napięcie przewodzenia złącza, czyli na przykład dla krzemu musi to być nieco więcej niż 0,7 V. Inaczej mówiąc, każdy ładunek musi mieć pewną określoną minimalną energię, aby przekroczyć barierę. No, elektrony i dziury o niższych energiach nie powinny przejść przez złącze, przez naszą barierę. Na potrzeby tego odcinka tę te barierę dla lepszego zobrazowania można by po prostu przedstawić jako coś takiego. Jeśli założymy, że jej wysokość wynosi to U0, to elektrony o energii niższej, na przykład o energii E, no nie będą miały szans na sforsowanie tej bariery i przez diodę prąd nie popłynie. Wydaje się to całkowicie zrozumiałe. No wiadomo, głową muru nie przebijesz. Elektrony o energii poniżej tego poziomu nie przejdą przez taką barierę potencjału. Ale czy na pewno? Do tej pory rozmawialiśmy o złączu zwykłej diody półprzewodnikowej. Jest jednak pewien rodzaj diody, której charakterystyka wygląda tak jak ten czerwony wykres. Widzimy ją na tle tego zielonego wykresu normalnej diody. Coś tutaj wygląda inaczej. Przede wszystkim prąd rośnie od zera już w obszarze bardzo niskich napięć na złączu, a co jeszcze bardziej ciekawe, w pewnym zakresie prąd zamiast rosnąć maleje, jak widzimy. Czyli mamy tutaj do czynienia z tak zwaną ujemną rezystancją dynamiczną złącza. Czuję, że w tym miejscu niektórzy z was kręcą się niecierpliwie na siedzeniu, no żebyśmy właśnie odkryli jakieś tajemnicze źródło darmowej energii, no bo skoro mamy ujemną rezystancję, no niestety nic z tych rzeczy, po prostu element, który badamy, ma nietypowy wzrost rezystancji niezgodny z prawem Oma, ale nie mający nic wspólnego z tak zwanym perpetuum mobile, które zresztą nie istnieje. Tak czy inaczej, dioda tunelowa, bo właśnie ten element teraz badamy, ma właśnie taki kształt charakterystyki i ma też ciekawe właściwości. Ale skąd się to bierze? Dlaczego dioda tunelowa działa właśnie w ten sposób? I tutaj właśnie zaczyna się ciekawe. No, wyobraźmy sobie, że stoimy przed ścianą i rzucamy w nią piłeczką tenisową. Za każdym razem piłeczka oczywiście odbija się od ściany i wraca w naszą stronę. No dlaczego? No bo piłeczka nie ma od dostatecznie energii, aby przebić ścianę. Ale gdybyśmy zamiast piłeczki użyli, na przykład, jakiegoś karabinu dużego kalibru, no to pocisk z niego mógłby przebić naszą ścianę, naszą barierę. Wydaje się, że podobnie będzie w świecie cząstek. Elektron nie może pokonać bariery energetycznej, jeśli nie ma wystarczającej energii. Okazuje się jednak, że w świecie cząstek jest podobnie. Ale nie tak samo. Zgodnie z regułami fizyki klasycznej, elektron o odpowiedniej niskiej energii nigdy, tak jak mówiliśmy, nie przekroczy takiej bariery. Natomiast zgodnie z regułami mechaniki kwantowej, w świecie cząstek, elektron może pokonać barierę, mimo że nie ma on odpowiedniej energii do jej sforsowania. Jak to możliwe, spytać? Otóż często myślimy o cząstkach takich jak elektron czy foton, jako o materialnych kulkach poruszających się po określonych torach w przestrzeni. Takie postrzeganie no, ma swoje zalety, bo pozwala na szybsze zrozumienie pewnych zjawisk. Jednak taki obraz nie jest do końca poprawny. Każda cząstka, niewielki obiekt, taki na przykład jak elektron, ma również właściwości falowe. Współczesna fizyka kwantowa dobrze nam to opisuje w doświadczeniu z dwiema szczelinami. To doświadczenie opisywałem w jednym z odcinków na kanale Reduktor Szumu. Wiem, tamten kanał jest poświęcony technice audio, ale w kilku odcinkach są epizody ze świata fizyki. Zatem cząstki, na przykład elektrony, mogą być jednocześnie. Cząstką i rodzajem fali. W zasadzie fala taka no nie ma jakiejś określonej częstotliwości, a jest rodzajem tak zwanej paczki fal, zwanej też czasem funkcją falową. Inaczej mówiąc, poruszający się elektron. Jest jakby trochę rozmyty, jest on chwilowo w postaci takiej jakby chmurki, czyli trudno jednoznacznie określić jego położenie. Nawet nie wiem, jak mógłbym to tutaj narysować, ale to stwarza pewną nową możliwość. Otóż, kiedy elektron o niskiej energii, na przykład do takiej jak tutaj mamy tą przerywaną linię, zbliży się do naszej bariery, to część jego chmurki może znajdować się już po obu stronach, po obu jej stronach. I istnieje niewielkie, ale niezerowe prawdopodobieństwo, że taki elektron znajdzie się, zmaterializuje się po drugiej stronie bariery tak jakby cząstka znalazła sobie tutaj tunel w barierze. To prawdopodobieństwo nie jest duże i zależy, od, po pierwsze, od szerokości bariery oraz od masy samej cząstki. Trzeba też dodać, że samo zjawisko tunelowania nie jest raczej rodzajem właśnie przenikania przez barierę, a raczej rodzajem przeskoku przez nią można sobie to wyobrazić, że cząstka na bardzo krótki czas osiągnęła odpowiednią energię, aby tą barierę jakby przeskoczyć. Oczywiście opisując funkcję falową jako swego rodzaju rozmycie, rozsmarowanie położenia elektronu, no dopuszczam się tutaj pewnego uproszczenia po to, aby móc te zjawiska zrozumieć. Trzeba pamiętać, że położenie elektronu jest takie rozmyte tylko do czasu, kiedy jak to się mówi, kolapsuje on do konkretnej określonej pozycji i możemy jego położenie określić Albo z tej, albo z tej strony naszej bariery. W ogromnej większości przypadków, jeśli ma on właśnie niższą energię niż bariera, no to będzie on kolapsował po tej stronie, przed barierą, nie forsując jej, ale może się zdarzyć, że chmurka zmaterializuje się za barierą, choć takie zdarzenie jest dużo mniej prawdopodobne. No tak czy inaczej, prawdopodobieństwo zajścia takiego zjawiska jest niezerowe, może się zdarzyć i po prostu w praktyce się zdarza. No dobrze, a dlaczego jest ono wyraźne akurat w diodzie tunelowej, a nie w zwykłej diodzie? Dlatego, że złącze w diodzie tunelowej po pierwsze jest bardzo silnie domieszkowane, mówiąc bardzo silnie, mam na myśli około tysiąc razy bardziej niż w zwykłej diodzie, a po drugie ten obszar zubożony jest tam znacznie węższy. A skoro tak, to prawdopodobieństwo wystąpienia cząstek tunelujących przez takie złącze jest wyższe, po prostu liczba nośników większościowych jest też wielokrotnie tam wyższa. W zwykłych diodach teoretycznie też występuje zjawisko tunelowania, ale w porównaniu z tymi użytecznymi prądami diody jest ono pomijalne. Zatem nie ma tutaj żadnej magii, po prostu mechanika kwantowa znowu działa. No dobrze, wiemy już skąd się bierze samo zjawisko tunelowania, natomiast warto byłoby jeszcze zgłębić skąd ten ujemny, dynamiczny opór diody tunelowej. No sam wykres już znamy, ma on taki kształt i pokazuje on, on nam, gdzie występuje ten zakres ujemnej rezystancji. Aby to zrozumieć, trzeba wrócić na chwilę do pojęć pasma przewodnictwa i pasma walencyjnego. Omawialiśmy to niedawno przy okazji opisu półprzewodników na bazie azotku galu. Wiemy, że dla izolatorów to pasmo walencyjne jest od pasma przewodzenia bardzo oddalone. Dla przewodników oba pasma na siebie zachodzą, natomiast dla półprzewodników są one zbliżone, ale ta przerwa jest różna dla różnych półprzewodników. No wiemy też, że złącze półprzewodnika w diodzie tunelowej jest znacznie bardziej wzbogacone niż w klasycznej diodzie, czy nawet w diodzie Zenera, nawet kilka tysięcy razy więcej. Zatem w takim złączu są daleko większe możliwości tunelowania elektronów. Ale te możliwości zależą właśnie od położenia względem siebie pasma przewodnictwa i pasma walencyjnego. Na początek weźmy sobie złącze diody tunelowej bez polaryzacji, czyli jesteśmy po prostu w punkcie numer 1, w punkcie zerowym wykresu. Na diodę nie przykładamy na razie żadnego napięcia. W takim przypadku pasmo walencyjne i pasmo przewodnictwa mocno na siebie zachodzą. Powiedzmy, że w ten sposób: elektrony mogą praktycznie swobodnie poruszać się pomiędzy oboma obszarami, właśnie poprzez tunelowanie, bez, praktycznie bez zmiany energii. Ale ponieważ to przemieszczanie zachodzi w obu kierunkach, w zasadzie tak samo, no to prąd wynikowy, prąd netto wynosi zero. Teraz przykładamy do naszej diody napięcie w kierunku przewodzenia, czyli poruszamy się tutaj po tym czerwonym wykresie w górę. Na początek powiedzmy, że mamy tylko kilkadziesiąt mV. Nasze pasma nadal na siebie zachodzą. Już nie tak bardzo jak przedtem, ale nadal zachodzą, ale na tyle, aby przy tak małym napięciu płynął prąd przez złącze. W tym przypadku nasze złącze zachowuje się teraz de facto jak normalny zwykły przewodnik podobnie jak zwykły przewodnik bo przewodzi ono zobaczcie również w obszarze zaporowym dlatego diody tunelowej nie należy polaryzować wstecznie no bo grozi to jej uszkodzeniem dalsze zwiększenie napięcia czyli poruszamy się dalej po wykresie będzie powodowało wzrost prądu ale już coraz mniejszy ponieważ coraz mniej zachodzą na siebie oba pasma no i wreszcie prąd osiągnie maksimum w punkcie 2 i zacznie spadać bo pasma coraz mniej na siebie zachodzą no, i tunelowanie znowu jest coraz słabsze. Wreszcie prąd osiąga punkt numer 3, gdzie pasma całkowicie już przestają na siebie zachodzić. A skoro tak, to nasza dioda tunelowa staje się normalną diodą, i prąd znowu może rosnąć w złączu, ale już z powodu innych zjawisk, a nie tunelowania. Po prostu po przekroczeniu odpowiedniego poziomu napięcia, elektrony mają już odpowiednią energię i pokonują barierę energetyczną normalnie, bez potrzeby. Tunelowania. Ten odcinek krzywej od punktu 2 do punktu 3 jest w zasadzie najważniejszy dla nas dla zastosowania diody tunelowej, bo na tej krzywej będą mogły działać szybkie generatory oraz tzw. negistory, czyli elementy o ujemnej rezystancji dynamicznej, podkreślam to ostatnie słowo, aby nie siać wątpliwość, że wydziela się tu jakaś tajemnicza darmowa energia wraz z ujemnym oporem. Gdyby nie było efektu tunelowania, nie moglibyśmy żyć na naszej planecie. Dlaczego? No, choćby dlatego, że jest ono podstawą działania reakcji termojądrowych, czyli nasze Słońce świeci dzięki fuzji termojądrowej oraz dzięki temu, że atomy wodoru mogą łączyć się w atom Helu poprzez właśnie tunelowanie, które jest zdolne pokonać barierę odpychania elektrycznego jąder atomowych. Mówiąc inaczej, żadna gwiazda we wszechświecie no, nie zapłonęłaby, gdyby nie było efektu tunelowania. Zjawisko tunelowania umożliwia także rozpad ciężkich jąder, atomowych, czyli umożliwia ono emisję promieniowania alfa. Ale wróćmy do samej diody tunelowej. Istnieje ona oczywiście jako element elektroniczny, można ją kupić w sklepie, a jej symbol schematowy wygląda tak, jak tutaj widzicie. A właściwie do czego przydałaby nam się taka dioda m, tunelowa? No, biorąc pod uwagę, że zjawisko tunelowania jest w istocie piekielnie szybkie, czas tunelowego przejścia nośników mieści się w okolicach 10 do minus 13 sekundy, czyli ułamka pikosekundy, to można przy pomocy takiej diody realizować całkiem szybkie generatory i układy impulsowe oraz również badać bardzo szybkie zjawiska fizyczne. No diody tunelowe były kiedyś szeroko wykorzystywane na przykład w odbiornikach i wzmacniaczach mikrofalowych, w sprzęcie lotniczych, w urządzeniach radiolokacyjnych, a nawet na statkach kosmicznych. Dosyć ciekawym zastosowaniem diod tunelowych był tzw. Mikroskop skaningowy, który umożliwiał obrazowanie struktury atomowej badanej substancji. Niestety nie mam diody tunelowej, żeby zrobić z nią jakiś fajny eksperyment, ale zróbmy sobie inny eksperyment, inne, inne doświadczenie ze zwykłym tranzystorem i ono również pokaże nam, że zjawisko tunelowania działa. Zmontowałem tutaj taki schemat, zobaczcie, to jest jego schemat ideowy. No wydaje się, że jest on zupełnie bezsensowny. Mamy tranzystor NPN. Mamy opornik, diodę świecącą, to nie jest dioda tunelowa, tylko to jest dioda LED i zwykły kondensator elektrolityczny. Jak widzicie, baza tranzystora wisi w powietrzu, a jego emiter jest, w ogóle, tranzystor jest odwrotnie włączony, czyli emiter jest do plusa, to jest tranzystor NPN, przypominam, a kolektor do minusa przez diodę. Takie coś zupełnie nie powinno działać, a zobaczcie, włączamy napięcie i nasza dioda zaczyna migać. Co tu się w ogóle dzieje? Otóż okazuje się, że mamy tutaj do czynienia właśnie ze zjawiskiem tunelowania. Zobaczcie, kiedy włączymy napięcie, poprzez ten rezystor ładuje się kondensator elektrolityczny, czyli w, momencie, w tym momencie na emiterze naszego tranzystora napięcie rośnie. Kiedy wzrośnie do odpowiedniego poziomu, następuje zjawisko tunelowania, czyli tranzystor jakby się otwiera i dioda rozładowuje nasz kondensator. Wywołując błysk i znowu sytuacja się powtarza. Dlaczego tranzystor tutaj działa jak, jako właśnie dioda tunelowa? Otóż w tranzystorze również mamy większą koncentrację nośników niż w zwykłej diodzie. Kiedy tranzystor pracuje właśnie w takiej konfiguracji, to obszar kolektor robi się cieńszy niż zwykle, zachodzą dobre warunki do zjawiska. Tunelowania. Ten tranzystor może być dowolny, praktycznie, byle nie miał zbyt dużego napięcia hmm. kolektorem granicznego, no bo wtedy to napięcie również musiało być wyższe. I co ciekawe, tutaj jeśli byśmy zamiast tego elektrolitu wstawili na przykład rezonator kwarcowy albo kondensator o mniejszej pojemności, to możemy przy pomocy czegoś takiego wykonać zupełnie dobrze działający generator częstotliwości, i to częstotliwości sinusoidalnej. <laughs> Diody tunelowe można wykonywać na bazie różnych półprzewodników germanu, krzemu, yy, ale również arsenku i antymonku galu. We współczesnej elektronice diody tunelowe mają mniejsze zastosowanie niż kiedyś, po prostu mamy dziś znacznie lepsze rozwiązania, ale trzeba przyznać, że diody tunelowe swego czasu rozwinęły elektroniczne technologie wytwarzania i pomiarów szybkich przebiegów elektrycznych. I to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że po jego obejrzeniu nie będziecie już tak podejrzliwie patrzeć na zjawisko tunelowania i na same diody tunelowe. Dziękuję Wam za jego obejrzenie. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja, jak zwykle, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.